Cześć, z tej strony Demon Diaz i zapraszam was na kolejny film z serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. I na chwilę powróciliśmy sobie do kapliczki Wielkiego Węża, ponieważ już mogę zastosować się do waszych podpowiedzi, do waszych sugestii z komentarzy, za które oczywiście wielkie dzięki. No i po prostu powiedzieliście, że warto byłoby powrócić sobie tutaj do tego miejsca, gdzie było takie jakby jeziorko, tam na prawo. Muszę zobaczyć z dwoma przeciwnikami po drodze, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakiś wielki problem. O, właśnie. Trochę życia sobie zregeneruję jeszcze. Po prostu zgodnie z tym, co mówiłem ostatnio, teraz mogę się zastosować do waszych komentarzy i zrobimy sobie troszkę takich zaległych rzeczy, a następnie powrócimy, rzecz jasna, do tego bezgłowego, aby w końcu się z nim porachować, aby go w końcu wyjaśnić, bo no to nie może być tak, że kurczę, bezgłowy mnie pokona. Swoją drogą, powiedzieliście też, że z bezgłowych nie ma co prawda koralików, ale można otrzymać takie permanentne po prostu cukierki, w zasadzie nie permanentne, tylko cukierki, które się nigdy nie skończą. Także wielokrotnego użytku, jest to naprawdę coś, na czym by mi zależało. I mamy, moi drodzy, podzamcze Ashiny. Zobaczmy, co takiego tutaj ma na mnie czekać. Mam nadzieję, że jestem we właściwym miejscu. O kurde. Dobra, tego nie było wcześniej. Czemu jest ich trzech aż? O kurde. Tutaj jest to jeziorko. Aha, czyli pewnie będę w stanie to jakoś zanurkować, tak? Lera. Jest ich zdecydowanie za dużo. Byłbym w stanie wejść mu na plecy? No nie, no dlaczego się musiał zorientować? Czy to są po prostu ci... Tak, to jest po prostu elita Ashiny, okej? Czyli nic się tutaj nie zmieniło, moi drodzy. Ciebie sobie szybko zabijemy, żebyś mi nie przeszkadzał. Możemy nurkować. Wow, jest jakaś jaskinia, dobra. To sobie zaraz ogarniemy, ale najpierw bym chętnie zawalczył sobie z tymi tutaj. Czy oni są w stanie wejść do wody? Wątpię. Wyleczmy się. W sumie woda to jest takie nasze bezpieczne miejsce teraz. Dobra, jeden na jeden to jeszcze jestem w stanie ogarnąć, proszę bardzo. To jest całkiem sprawnie. No. Kurde, wszystkie uniknął. Oj, dobra. To nie było może najlepsze. Dobra, mam jednego z głowy. Kim wy w ogóle jesteście i dlaczego tutaj się pojawiliście? 620 doświadczenia, naprawdę bardzo dużo. Nic z nich nie zostaje, swoją drogą. Słabiutko. Ciekaw jestem, czy jestem zdolny do zabicia ich po cichu. Czekajcie, bo oni stoją w tak dość niekorzystny sposób, bo jeżeli tego zabiję, to ten na 100% się zorientuje. Natomiast jeżeli spróbuję do tego podejść, to ten chyba się też skapnie i to na tyle szybko, że nie uda mi się go nawet wyeliminować po cichu. Nie ma tutaj za bardzo miejsca, żebym jakoś to rozegrał z góry. Także może na spokojnie podejdziemy sobie do tego. To jest chyba błąd. Stamtąd bym nie doskoczył. Muszę szybciej podejść. Ej, ten się nawet nie zorientował. Zupełnie nic nie usłyszał. To jest doskonała wiadomość. Jestem ciekaw, czy zabicie ich mi cokolwiek da. Okej, zobaczmy. Był chyba ostatni. Bardzo tajemnicza sprawa. Ciekaw jestem, czy to, co tutaj zrobiliśmy, będzie miało jakiekolwiek konsekwencje, być może. Okej, tak czy siak, sprawdzimy sobie jaskinię, która kryje się tutaj pod wodą. Może dopiero to, co chodziło tak naprawdę w tych wszystkich radach odnośnie powrotu do tego miejsca, znajduje się dopiero tam, na drugim końcu tego tunelu podwodnego. Przyspieszmy może troszkę. Bo czemu nie? Gdzie ja teraz wypłynę? Czy to będzie jakiś skrót? Czy to będzie zupełnie nowe miejsce, w którym mnie jeszcze wcześniej nie było? Nie, to wygląda, jakby tutaj miał być jakiś bezgłowy, szczerze mówiąc. Jest chyba. O mój Boże, no nie! No nie, no naprawdę. I ktoś tam jeszcze chyba stoi, bez jakieś źródło światła, czy to jest po prostu skarb? To jest skarb, ale... Albo tam jest kamień, albo tam jest sylwetka czyjaś. Czekajcie, czy ja mam... Tak, mam wszystko przygotowane pod walkę z bezgłowym, dlatego że jeszcze walczyliśmy sobie z tym poprzednim.
pod koniec poprzedniego odcinka. No i zobaczymy, czy w sumie ta walka będzie miała jakiś większy sens, czy dam radę to zrobić. Myślę, że jak najbardziej jestem do tego zdolny. Swoją drogą brakuje mi tylko jeszcze jednego koralika do ulepszenia. I moi drodzy... No nie. Niewiele brakuje do tego, żeby faktycznie się wzmocnić. Cholera. Gdzie on jest? Tymi atakami, tak jak ktoś też słusznie pisał, chyba się nie ładuje. Nie, faktycznie, zabieram mu tyle samo postury, także... Ten atak to jest wszystko. Co najgorsze, podobno tego typu atak zabiera mi boskie konfetti, moi drodzy, jeżeli miałbym aktywne, więc no jest to dość kosztowna zabawa. To jest najgorsze, że ja chyba będę mu zabierał tyle samo życia, co postury. No, w ten sposób przecież można się szybko zregenerować, jeżeli chodzi o moją posturę. Dobra, jeszcze dwa razy bodajże. Jeszcze raz i będzie pierwsza faza załatwiona. Mamy w tym odcinku do zrobienia jeszcze naprawdę masę rzeczy. Chyba z 4 albo 5 rzeczy. Szybko. No tak, oczywiście, że się nie udało. Dobra, mamy cię. Nie da mi się przygotować lepiej do tej walki. Wiemy, że on potrafi zaskoczyć. I to bardzo niefajnie. O nie. Na przykład w ten sposób. Będzie tykwa. Ciekaw jestem, jakiego rodzaju w takim razie cukierek z niego mogę zdobyć. Ej! Nie rozkręcaj się, koleś! Nie wierzę. Naprawdę nieprzyjemnie się z nim walczę. Mimo tego sposobu. Znaczy tak, z tą tarczą oni są dość... prości do ogarnięcia. Wydaje mi się, że przez to, że mam taką tarczę, to jest to nawet łatwiejsza walka, niż gdybym walczył z tym bezgłowym pod wodą. Ale... samo to, że i tak jestem na 2 uderzenia mniej więcej, może na 3, powoduje, że no jednak czuć respekt przed tym przeciwnikiem, co najlepiej potwierdził koniec ostatniego odcinka, znaczy końcówka w zasadzie. Gdzie widzicie, jak szybko zostałem położony. Bo teraz mam jeszcze ten komfort, że zostało mi w razie co wskrzeszenie. No ale... o właśnie. Już nie. Właśnie. Chwila nieuwagi. Nie udało się odskoczyć i proszę bardzo. Śmierć. No i teraz się zaczyna zabawa. Muszę to rozegrać iście perfekcyjnie. Jezu, wstawaj. Nie! Bałem się, że mnie złapie. Wtedy byłby koniec. Muszę z tego ceremonialnego tanto skorzystać. Okej. Oj, i gdybym zaatakował, to byłaby powtórka z poprzedniego odcinka. A kusiło, powiem szczerze, uderzyć go, bo już myślałem, że się nie rozkręci aż tak. Z tymi swoimi atakami. Dobra, jesteś na jeden strzał. No i proszę bardzo. Mamy pierwszego bezgłowego. 2640, ja pierniczę. Wyduchowienie Gokana. Upadły, bezgłowy duch Gokana na pewien czas zmniejsza otrzymywane obrażenia postury. Można go zastosować wielokrotnie, zużywając symbole ducha. Bezgłowi są pozostałością po zdeprawowanych bohaterach.
którzy niegdyś walczyli za swój kraj. Specjalne kurhany wyciszają bezgłowe dusze, jednak szybko się o nich zapomina. Czyżby to było wszystko, co mnie czekało w tej jaskini? Powiem szczerze, że też zgadzam się z pewną uwagą, którą widziałem w komentarzach, że skoro w tej grze jest często tak naprawdę ciemno, to fajnie by było, gdyby jednak jakaś pochodnia się znalazła. Rozumiem, że być może to ostatnie ulepszenie w drzewku umiejętności, niż jakby tej protezy, czyli nakładanie ognia na miecz, to może być pewnego rodzaju takie dostępstwo dla pochodni, no ale jednak jest to dość stosunkowo późno dostępne, nie? No i kurczę, wydaje mi się, że chyba to jest wszystko, moi drodzy, co ja tutaj miałem do zrobienia. Jeżeli nie, to dajcie znać, ale nie widzę tutaj żadnych innych możliwości. Jestem ciekaw w takim razie, po co miałem tutaj podejść, no bo w zasadzie poza tym bezgłowym to nic wielkiego tutaj na mnie nie czekało chyba. Chyba, że właśnie nie doceniam jakoś siły tego cukierka, który właśnie teraz mi wpadł w ręce. Jest to... Można go zastosować wielokrotnie, zużywając symbole ducha. Na pewien czas zmniejsza obrażenia otrzymane od postury. No może być to naprawdę fajne. I samo to, że się z niego korzysta wielokrotnie, brzmi naprawdę świetnie. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to możemy sobie z tego cukierka korzystać. No, oczywiście wielokrotnie, ale będzie on nam się regenerował. Albo w zasadzie się nie będzie zużywał, dopóki będzie mieli symbole ducha. Doskonała sprawa, szczerze mówiąc. Naprawdę bardzo dużo też symboli wpadło mi za sprawą właśnie walki. Wow, jaki wyskok. Sprawą walki z tym tutaj. Bez głowy, a w zasadzie nie za sprawą walki, a zwycięstwa. No i hej, okej, chyba wszystko, nie? Co było, to zrobiłem. Jak jeszcze się rozejrzę tutaj. I w sumie no nic więcej nie widzę, także możemy się chyba stąd zabierać, a w zasadzie to nawet bym mógł skorzystać z posążka. No bo po co tutaj się kręcić? I przeniesiemy się do ostatnio użytego posążka, no bo tutaj już nic więcej na mnie nie czeka. I moi drodzy, kolejną taką rzeczą, którą chciałbym zrobić, to oczywiście nie będziemy na razie lecieli na walkę z tym bezgłowym, bo to by było trochę monotonne. Chciałbym przejść między innymi na górę Senpo, gdzie jest takie jeziorko, gdzie można zdobyć przedmiot potrzebny do ponoć jakiegoś zakończenia gry. Na szczęście nie napisaliście jakiego, plus możemy też znaleźć koralik modlitewny. Natomiast również jeżeli chodzi o tę dolinę, to w miejscu, gdzie atakował mnie wąż, coś jeszcze się znajduje w tym jeziorze. I powiem szczerze, najpierw chyba przejdziemy się właśnie do tego miejsca, gdzie był wąż, ponieważ no będzie to niedaleko stosunkowo i jest to dość połączone, powiedzmy, i powiązane jakby z tym miejscem, w którym teraz się znajduję. Tylko zastanawiam się, z którego miejsca byłoby tam najbliżej. Rozdarta jaskinia chyba. A właśnie, tutaj jeżeli mamy twierdzę, to też ponoć można wpłynąć niejako do celi. Do celi, gdzie w lochu znajdował się ten samuraj, którego odesłałem. Tylko nie wiem, czy zdołam namierzyć to miejsce, moi drodzy. Zaraz sobie zobaczymy. Tu mi się wydaje, że jest przepaść, a nie woda. Choć no właśnie to jest ten problem, że jest tutaj naprawdę bardzo ciemno i możliwe, że czegoś nie zauważę. No ale ewentualnie w ostateczności powrócimy sobie do tego miejsca i będzie okej. Może po prostu przejdę sobie do tego jeziorka, co ten wąż mnie przecież atakował. Wydaje mi się, że musiałbym przejść tutaj, że musiałbym wejść do tej dziury. I z tej dziury przeszlibyśmy gdzieś jakoś tym systemem jaskiń do właśnie miejsca, które teraz poszukuję. Dobra, skoczymy sobie. Cyk. No i... Wow, to brzmi jak to był wąż, ale on nie żyje. Lecimy pod wodę. Co mnie zauważyło? Ryba. Nie jedna w sumie. Ej, skarbów to trochę tutaj mamy, muszę przyznać. Niestety nie są karpie skarbów, a jakieś paskudstwa. Cukierek Gacina. Okej, lepsze maskowanie. A tutaj kolejne ryby. To w sumie nie chciałem tej trafić, no ale jak już trafiłem tę rybę, jak już, jak trafiła się pod miecz, wyszły jakieś dziwne konstrukcje, no to niech będzie. A ten jeszcze mnie widzi.
końcu. Ej, on do mnie ucieka. To jest chyba ten. Tak, to jest karp. Dawaj łuska. Proszę bardzo, łuska. Karpia, skarbów. Tutaj jeszcze był jakiś właśnie skarb, a propos. To mi się podoba, bo naprawdę do wielu miejsc możemy sobie teraz tak powracać. Wypchana sakiewka, wow, to tysiak. Kolejne. Ciekawe, ile tych karpiów jest w grze. Pewnie sporo. Skoro tam NPC, ten we wspomnieniu posiadłości Hirata konkretnie chciał od nas bodajże 15 za jakiś jeden przedmiot. To naprawdę bardzo dużo jest. Kolejna łuska, tym razem taka wolna. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze czegoś nie będzie do podniesienia, ale zdaje mi się, że mamy już wszystko. Więc wiecie, na tyle blisko od posążka, że w razie co sobie powrócę, ale chyba nic więcej tutaj na dnie na mnie nie czeka. Nie sądzę, żeby gdzieś było tutaj jakieś miejsce, że mógłbym wpłynąć do jakichś jaskiń podwodnych czy coś. Pewnie też do tego wspomnienia Hirata chciałbym powrócić, bo do tej posiadłości, tak? Bo tam też możemy sobie zanurkować. Dobra. Ale zacznijmy sobie ponownie do posążka. Dzisiaj taki odcinek będzie stał troszkę pod znakiem nurkowania i zdobywania skarbów podwodnych. Myślę, że to też będzie ciekawe, bo jakby no, jakiś czas temu, chyba 3 odcinki temu, jeśli dobrze liczę, odblokowałem właśnie tę umiejętność, więc teraz sobie z niej tak w pełni skorzystamy. Dość przyjemny backtracking, muszę przyznać. Tutaj właśnie mam tylko wątpliwości, gdzie była ta droga, to znaczy była tutaj taka jakby kopalnia zalana wodą i tam można będzie sobie wskoczyć i po prostu zanurkować. Być może tędy się da przejść, zobaczmy to, bo to mi, kurczę, powiem wam, nie daje spokoju. A chciałbym wam po prostu pokazać wszystko w tej serii, wszystko co jestem w stanie. Z naszej głównej ścieżki fabularnej też na pewno sobie powrócimy, także spokojnie, myślę, że już w przyszłym odcinku tam wrócę. A przyszły odcinek będzie jeszcze dzisiaj, także no nic straconego, moi drodzy. Nie wiem, czy tu nie mógłbym zeskoczyć, kurde, dobra, najwyżej tracę życie. Tracę życie. Oko. Powrócimy sobie. Nic nie stracę, w sensie... Ha, aż tutaj będę. No dobra. To nie, nie będę tam krążył na ślepo, tylko po prostu sobie to znajdę poza odcinkiem i może na początku przyszłego tam wam pokażę po prostu tą ścieżkę, bo za jakiś czas sobie powrócimy. Nie pali się, myślę. Z tym akurat. I teraz tak, przejdziemy sobie jeszcze do... W sumie, nawet tego młyna wodnego. Bo tutaj też jeszcze jedną rzecz pominąłem. To znaczy, w tej wsi były 2 odrębne zbiorniki wodne i ja wam pokazałem jeden taki strumień, natomiast nie pokazywałem wam tego w okolicy młyna ponoć, także tutaj też sobie to oczywiście nie sprawdzimy. Bo warto, myślę, tutaj. Zobaczmy, czy ja coś tutaj pominąłem istotnego. Wydaje mi się, że tutaj już nie, bo to jest początek dopiero. Podoba mi się to bardzo, że nie ma żadnego ograniczenia czasowego, jeżeli chodzi o czas przebywania pod wodą. Jest naprawdę bardzo przyjemne. O, jest karp. Żegnamy karpia. Więcej. Coś poza tym karpiem tutaj będzie do zdobycia. To jest ważne pytanie. No wpłynąć pod wodospad, ale tutaj nic nie ma, słuchajcie. Chyba tylko ten karp tu był. Tą skrzynię wydaje mi się, że już przecież otwierałem. Tak jest, już to sprawdzałem. Możliwe, że... że w którymś z tych wcześniejszych tego nie sprawdziłem. Trochę mało, jeżeli tylko jednego karpia tutaj przegapiłem. Myślałem, że coś istotnego było. Podejrzewam, że to nie dokładnie chodziło o to miejsce. Sprawdzę, jak już jestem. Również, co mamy tutaj. Proszę bardzo, level wskoczył.
Możliwe, że tu nie sprawdzałem, co jest z tym wodospadem, ale no... Wow, co to było? Coś się z kamerą stało. Ale tu nic nie ma. Dobra, czas zanurkować. Oho. Ja tutaj byłem, bo przecież była ta ryba z czerwonymi oczami, którą musiałem upolować i tam zanieść te oczy do mistrza, chirurga z lochu. O, jaka skrytka tutaj. Ej, no nie zauważyłbym, że tam takie coś było, chociaż no niczego istotnego w tym miejscu nie ma. Nie, no tutaj byłem, rzecz jasna, ostatnio, bo przecież nawet są skrzynie. Dobra, czyli po prostu pominąłem jedną rybę i tyle. Myślałem, że było to coś bardziej istotnego. Chyba, że to jeszcze nie o to miejsce chodziło. Jak coś dajcie znać, to też sobie do tego powrócimy. Dobra, czas to przejść. Będzie szybciej niż po prostu cofanie się teleportacją. Mam przynajmniej takie wrażenie, że tak będzie szybciej. Nawet złoto. 10 cenów to zawsze coś. Nie. Dobra. Chciałeś walczyć, no to masz. Podoba się? Ej, może właśnie to podniosę. O, granulka, świetnie. Dobra, nie będzie odpoczynek i chodźmy sobie teraz jeszcze na górę Senpo, której to naprawdę mamy sporo do zrobienia. To były bodajże tereny świątyni, moi drodzy. Tutaj było takie jeziorko, z tego co kojarzę. Chyba, że jeszcze gdzieś wcześniej, ale nie przypominam sobie. Miało też być coś w związku z tym mostem, gdzie walczyłem z opancerzonym wojownikiem. Gdzieś tam też podnosi jest jakiś koralik do zdobycia. Nie wiem tylko, czy to przypadkiem nie jest właśnie droga z tego miejsca. Nie, to było trochę dalej. Ale... To jest chyba też odpowiednie miejsce. Tutaj było to jeziorko. Zobaczmy. No, trochę ciemno jest. Okej. Jest skarb jakiś chociaż. Wow. Święty rozdział. Robak. Święta księga na temat oświecania. Dedykowana boskiemu dziecku odnowienia. Przez całą epokę błogosławił mnie robak. Nieumarłość to pójście drogą oświecenia. Dlatego też muszę doznać oświecenia, by zrozumieć, dlaczego nie mogę umrzeć. Ponoć święty smok pochodził z zachodu. Ciekawi mnie więc, jak to się stało, że robak został zesłany właśnie mnie. Jest to jedna rzecz. Tutaj, wow. Zatopiony posąg. Mamy, moi drodzy, koralik modlitewny. Doskonale, o to właśnie chodziło. Jeszcze bardziej się wzmocnimy po prostu. I chyba to jest wszystko. Bo nie widzę, żeby tutaj było jakieś tajemne przejście. Że tutaj mogę wpłynąć jakoś, ale no to było to tylko. No nic nie ma, dobra. Także czas się stąd wynosić. Co ciekawe, nie jest to jedyne miejsce, do którego jeszcze... Znaczy nie jest to ostatnie miejsce, do którego miałem powrócić sobie. Ale tak, skorzystamy sobie z posążka powrotu. Ta Hirata jeszcze jak najbardziej zostaje do ogarnięcia. Ale tam chyba są tylko karpie. Także Hirata, no i oczywiście ten loch z chirurgiem. To są chyba dwie ostatnie rzeczy, które możemy ogarnąć. No bo chyba niczego więcej już, słuchajcie, nie pominąłem do tej pory, tak jak się zastanawiam. Dobra, czas się oczywiście wzmocnić. Zobaczę tylko, jak tutaj wygląda pasek zdrowia. Zwróćcie sobie uwagę, może kursorem najeźdźcie na to, jeśli oglądacie na PC-cie, a nie na przykład na telefonie. Jak na telefonie, możecie palec tam właśnie położyć. I zobaczmy, jak będzie wyglądało teraz. A tutaj to wszystko po ulepszeniu. Ósmy naszyjnik modlitewny. Zaraz zobaczymy sobie opisy tych wszystkich naszyjników. Bo to też jest lore. Jak ten pasek zdrowia jest gigantyczny już teraz. Naprawdę, coś pięknego. To miejsce z tym, to jeziorko, to właśnie jest za tym mostem, czyli to wszystko się sprowadzało do tego samego punktu. Tak, bo tutaj walczyliśmy z bossem przecież, także wszystko się składa w jedną całość. No i co, Hirata niech będzie w takim razie. Posiadłość, no i chyba najlepiej byłoby przejść na smocze źródło w Hiracie. Wydaje mi się, że to jest najbardziej odpowiednie miejsce w tym momencie.
I pokażę wam jeszcze opis tych wszystkich naszyjników, które wytwarzamy sobie za sprawą koralików. Bo jest to też bardzo ciekawa sprawa. Tak się zastanawiam, co jeszcze moglibyśmy tutaj zrobić, ale to chyba wszystkie będą miejsca. Zobaczmy może opisy. One będą w przedmiotach kluczowych, podejrzewam? Tak jest. Więc tak, pierwszy naszyjnik. Co tu się zmienia? Tutaj. Zobaczmy. Armia Ashliny słynie w całym kraju ze swojej zaciekłości. Jej generałowie są wyjątkowo utalentowani. Każdy z nich znakomicie opanował tajniki szkoły walki mieczem Ashliny. W Ashlinie jest mężczyzna przypominający ogromnego ogra. Ponoć oszalał i nabawił się czerwonych oczu, a następnie zamknięto go na długo w opuszczonym lochu. To czytaliśmy ostatnio też, tak samo jak i to, że byk był niczym więcej niż płonącą rozstrzelaną bestią. Podczas ostatniej wielkiej wojny rosły stosy ciał samurajów z Ashliny. Trzeba było coś z tym zrobić. Tylko ci, którzy doskonale opanowali szkołę Ashliny, mogą postawić stopy w zamkowym dojo. Ishin czasem zagląda do niego bez zapowiedzi, by trzymać uczniów w ryzach. Twierdza w zatopionej dolinie jest w rękach wężo-okich elitarnego działu kobiet uzbrojonych w potężne różnice. Fenomenalny wzrok pozwala im trafiać w cele z dużej odległości. O tym się niestety przekonaliśmy ostatnio. Paleczniki same znajdują swoich przywódców i często zmieniają imiona na znak lojalności. Przywódcy są nazywani długorękimi, bo używają do walki ogromnych szponów. Wybitny zapaśnik sumo służył kiedyś wielkiemu panu feudalnemu. Został bandytą po tym, jak wypędzono go za pijaństwo. Właśnie dlatego znany był jako Juzo Pijak. I teraz to jest ten nowy, ostatni w sumie, który powinienem przeczytać, czyli samotne cienie to najbardziej zaufani szpiedzy władzy centralnej. Każdy z 17 dzieci przywódcy Masatsune Oribe ma swoją specjalność od trucizn po ogary shinobi. No i tutaj są jeszcze te ostatki wszystkie. Tutaj też jest oczywiście fabuła. Wydaje mi się, że to wszystko już czytaliśmy. Czyli, że Gyobo Oniwa był hersztem cieszący się złą sławą bandy. Tak, to już czytaliśmy. W momencie zdobywania. Ale jeżeli ktoś chce sobie to przypomnieć, to teraz, moi drodzy, macie taką możliwość. I to są tacy pełnoprawni bossowie. Czyli takich na razie zabiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedmiu takich pełnoprawnych bossów na razie pokonaliśmy. Reszta to można powiedzieć, że byli mini bossowie, tak? No i też w tym miejscu zaczynaliśmy wspomnienie. I będzie tu... również... NPC, z którym nie rozmawiałem, tylko nie wiem, czy ja jestem w stanie go jeszcze odnaleźć teraz, czy to już nie jest troszkę za późno. Chyba nie jest za późno, on jest tutaj, zobaczcie. Ja z nim nie rozmawiałem, pominąłem go. Zapytaj, który jest rok. To jest naprawdę świetne pytanie. Imo, i ktoś do. Nani o okasina? Oshiete kure. Ryusen mode no toshi de aro. Ryusenmode 3 年前かどういうことだ武士殿は古い記憶と言った何も覚えてはおらぬがこれは過去ということかJak jest to jednoznaczne potwierdzenie tego, że oczywiście to wszystko to było wspomnienie jedynie. Ach, no i moi drodzy, tutaj to będzie dopiero nurkowania, jak nie wiem co. Ale zobaczymy sobie to wszystko. Pytanie, czy będzie coś więcej poza samymi karpiami. Nie ukrywam, że chciałbym znaleźć kilka skarbów, ale... tam nawet nie wpłyniemy. To może i dobrze, trochę mi tam oszczędzili czasu. Podczas tej podwodnej eksploracji. Ej, dobra, w miarę szybko powinienem to wszystko ogarnąć, czy coś tu jest, czy nie. Przy okazji, możemy odwiedzić tego NPC, bo dawno z nim nie rozmawialiśmy. Wiecie, tego, który siedzi, nie wiem, w śmietniku, czy w tym takim koszyku. O Jezu, ona szybka jest. Chodź tu. No nie, zniknął mi. Cholera. Chociaż mamy łuska. No i nic nie było poza tymi łuskami, na to wychodzi. Tam jest jeszcze jeden.
Ciekawe, czy to wszystkie. Może to ten, który mił się kłonić, pojawił. Dobra. Tu chyba akurat jest ten NPC. Tak jest, mamy go. To pan Onusi. To jest chyba najbardziej tajemnicza postać w grze. Onusi. Uroko motte oide kai. Mamy łuski, ale nie wiem, czy chcecie je sprzedawać. Znaczy, wymienić się na coś innego. Zobaczmy. Mam boską trawę, eteryczne przejście, prawa część maski również. Eteryczne przejście, instrukcje objaśniające sztukę walki, eteryczne przejście. Poznaje się po zdobyciu tego tekstu. Eteryczne przejście to przypominający taniec, płynna seria ataków, która poraża wrogów w akcie wyszukanej agresji. Choć należy do technik szkoły Ashiny, jej obce pochodzenie sprawia, że uważa się ją za herezję. Wiecie co, kupię sobie tą prawą część maski. Jest to fragment starej maski tanecznej. Maska musiała się rozpaść na kilka kawałków, to wygląda na jej prawą część. Dlaczego? Dlatego, że wspominaliście mi w komentarzach, że warto kupić tą maskę, mimo tego, że w zasadzie to nie będzie miało to podczas pierwszego przejścia gry jakiegoś wielkiego zastosowania, ale później ponoć ma to być naprawdę fajny i przydatny przedmiot, także kupię ją sobie. 7 łusek, dość sporo, no ponad połowa, tak, przeze mnie obecnie posiadanych, ale myślę, że warto będzie to zakupić. Ta boska trawa to również jest naprawdę rewelacyjny przedmiot, ale no chyba za 1 łuskę się nie opłaca tego brać. Więc na razie to sobie zostawimy. W sumie może zacny Harunaga w dzbanie mi coś więcej powie. Słucham. Aha. Fajne marzenie. Aha, to już mówiłeś. No dobrze. Umete toras. Mata uroku motte oide. Oczywiście, spełnimy twoje życzenie. Moi drodzy, myślę, że w tym miejscu byśmy sobie mogli zakończyć ten odcinek. Taki polegający bardzo na eksploracji, na zrobieniu wielu zaległych rzeczy. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jeszcze tutaj warto byłoby rzeczy nadrobić, co zdobyć i tak dalej, bo na pewno chciałbym w przyszłym odcinku po prostu skupić się już na fabule. Wrócimy sobie w takim razie do oblężonej Ashiny, aby tam po prostu rozprawić się z tymi najeźdźcami, raz a dobrze, mam nadzieję. Przejdziemy sobie też jeszcze do świątyni na koniec. No i po prostu na pewno będę chciał powrócić też do tego lochu, znajdę sobie w końcu to miejsce, gdzie można tam wpłynąć, aby już poprowadzić dalej ten wątek doktora oraz samuraja, którego tam do niego wysłaliśmy. I cóż, myślę, że to było tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się po prostu podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zachęcam do komentowania. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Jeżeli chodzi też o bezgłowych, bo tutaj ten temat w tym odcinku się troszkę tak, no, pojawił, to chciałbym tylko powiedzieć, że bezgłowych planuję zabić wszystkich. Również tych, którzy znajdują się pod wodą. Nie mam zamiaru po prostu, słuchajcie, odpuszczać żadnemu przeciwnikowi w tej serii, jak zresztą wiecie. Wszystkich na razie, których spotykamy, zabijam. Jedyne co, to zostawiłem sobie tego bezgłowego w jaskini na potem i tego, co jest na dnie. Także to im się wcale nie upiecze, no, gwarantuję wam. Dobrze, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Na razie, cześć!